Cześć, siemano, z tej strony Squido, witajcie w kolejnym odcinku z serii Portal 2 i ruszamy! A właściwie to nie ruszamy tam, ponieważ... Ponieważ to będzie naprawdę śmieszne, zaraz powiem. Próbuję od godziny nagrać ten odcinek i się okazało, że poszedłem w tamtą stronę, a w tamtą stronę jest punkt spawnu, gdzie się tutaj znaleźliśmy razem z GLaDOS i tam ją ptak zabrał, rozumiecie? I... tak nagrywałem i tak sobie... próbowałem zrobić coś, cokolwiek, a w ogóle nie rozumiem, o co chodzi w tej grze. Naprawdę było śmieszne. Dlatego nagrywam ten odcinek od nowa, z tego miejsca jeszcze raz. I tym razem pójdę we właściwym kierunku i nie będę się wracał i nie rozumiał, o co w to chodzi. Tym razem pójdę w tą stronę, ponieważ... jakoś, chyba tutaj się trzeba dostać. Taką mam nadzieję, że tutaj się trzeba dostać. Bo jeśli nie, to ja już w ogóle nie mam pojęcia. Przybliżanie. Dobra, chodźmy tam na początek. Nie, nie wskoczę w to. O, wskoczyłem. No i tutaj chyba byłem nawet w ostatnim odcinku. Tylko dalej nie wiem, co stąd trzeba zrobić. Spróbuję tam na sam początek. No ale co ja zrobię stąd? Nope. Chwila, mogę jeszcze tędy. Wow, to o tym nie pomyślałem, że tędy mogę, bo zupełnie by się inaczej fabuła potoczyła i mógłbym godzinę sobie czasu darować na szukanie, o co z tym w ogóle chodzi. Później patrzę, a tam... kurde, pamiętam to miejsce skądś. I co robi takie coś na górze? A to jest spawn w ogóle. Stąd przyszliśmy, nie? To tak dziwnie. Dziwna pomyłka. Jeszcze nigdy mi się tak nie zdarzyło. W ogóle nie zrozumiałem, o co w tym chodzi. Chodźmy tędy. Pociągnij za dźwignię. Aj, jak ja uwielbiam ciągnąć za dźwignię. Coś się ciekawego wydarzy. Wow! I tym razem chyba mam się dostać do tych różnych kabin. Co tutaj zrobić? Guzik? Nie, to jest na czas, o nie! I chwila. O, tam mogę rzucić portal. Tylko muszę czasowo to jakoś ogarnąć bardziej. Dobra. I teraz już sobie przygotuję portal w tamtą stronę. Tutaj. I to ogarnę czasowo bardzo szybko. Będę bardzo szybki i przebiegły. Tędy nawet. Nie! Ale błąd! To było złe. Zły błąd. Dobra, tym razem postaram się trafić. Nie, jaka ironia. Dość już się namęczyłem, próbując nagrać ten odcinek. Udało się? Tak, udało się. I co teraz? Otwiera się. Chyba. Albo... otwiera się. Geniusz debili jest zbyt głupi, żeby nas tutaj znaleźć. Pięknie. Jej. Wow, to się tam na górę podniosło. Otwieramy drzwi i idziemy dalej. Nie licząc tego jednego błędu, to tak jakichś większych błędów w tej serii nie popełniam. Ale i tak tego nie widzieliście, na szczęście. Więc no, okej, jest dobrze.
Dobra, co teraz? Przycisk jakiś. Nie, drzwi to są, nie przycisk. Jakie tam przycisk? O, dobra. To jest morze tej złej wody w ogóle. To jest kwas żrący. To jest straszne, że tutaj tego tyle jest. Dobra, więc ruszamy dalej. Tylko którędy teraz? Nie, raczej nie tam. Wydaje mi się, że właściwie to tędy. Albo nie. Tu jest zbyt ciemno, żeby cokolwiek zauważyć. Myślę, że nie tędy, bo tu jest ciemno. Dlatego nie. To jest jakiś dziwny, zakręcony na śrubkę. Aha. Metro. Nie wiem, do testowania. Test chambers. 200 testów. What the fuck. O, tędy. Więc już wszystko wiadomo. Nice. Trzeba się jeszcze jakoś ładnie przedostać i gdzieś postawić portal, no tylko teraz to gdzie? Serio, gdzie ten portal postawić? Udało się? Nie. Nie udało się. Będę strzelał tak na oślep i może coś gdzieś się uda trafić. Wszystko mi jedno. Nadal nic. O, wystarczyło pociągnąć za dźwignię. I co to zmienia? Nie mam pojęcia, widzimy stąd. O! A... Co się stało? Cave Johnson. That eager voice you heard is the lovely Carolyn, my assistant. Rest assured, she is transferred. Carolyn, to jest GLaDOS przecież. Chyba wam trochę zaspoilerowałem, no ale trudno. Oj, zdecydowanie wam zaspoilerowałem. Ale już trudno. Dobra. Więc mamy jakieś zadanie znowu do wykonania. Nie, to nie jest zadanie, to po prostu jakiś rąbany quest, który trzeba będzie ukończyć. Bo tu jest jakieś dziwne. W ogóle nie, ja nie lubię w takich warunkach pracować. Widzieliście dwa odcinki temu tą ładną w ogóle salę? W minutę to zrobiłem, a tutaj kurde. Dobrze, fajnie by było, jakby można było gdzieś tu skakać, ale nie, skakać się nie da. Albo da się. Tylko, że trzeba to bardziej ogarnąć.
tylko jak? No właśnie. Okej, może tak, po prostu. I co mi to da, jak tutaj wejdę na tą rurę? Nie, tutaj nie mogę stawiać, ale tu mogę. Okej, doskoczę tam. Wydaje się, no chyba. Tylko którędy chciałbym teraz wyskoczyć? Oho. Nie, tam nie mogę. Chyba tędy. Już to mi nic nie da. Chociaż... Dobra, spróbujmy. Ach, jednak jest moc. Fajnie. There's a thousand tests performed every day here in our enrichment spheres. I can't personally oversee every one of them, so these pre-recorded messages will cover any questions you might have and respond to any incidents that may occur in the course of your science adventure. Your test assignment will vary depending on the manner in which you have bent the world to your will. Those of you helping us test the repulsion gel today, just follow the blue line on the floor. Those of you who volunteered to be injected with praying mantis DNA, I've got some good news and some bad news. Bad news is we're postponing those tests indefinitely. Good news is we've got a much better test for you. Fighting an army of mantis men. Pick up a rifle and follow the yellow line. You'll know when the test starts. Rzeczywiście tutaj się dziwne rzeczy działy. W dół winda, na górę winda. Naprawdę, to jest chyba najtrudniejsza część portala dwójki, bo tutaj w ogóle już raz się pomyliłem. Wolałbym tego nie powtarzać drugi raz. Tu się łatwo można zgubić po prostu. Spokojnie się możemy teraz wrócić na spawna. Nie, nie chcę tego robić. Staram się tylko pamiętać. Koniec drogi. Ejo, nie tam. Nie tutaj. Więc tutaj. Nie! Bum. Epickie. Jesteśmy w Science Innovators. Aperture Science Innovators. No, ale fajny checkpoint, nie ma co. No, tym razem pięknie. Pewnie tutaj się nie można dostać, tutaj pewnie też nie. Dobra, przestań. That's normal. We've been shooting you with an invisible laser that's supposed to turn blood into gasoline. So all that means is it's working. Zaraz. Tam trzeba było skakać. A nie, tak. Tak, tam trzeba było skakać, tylko gdzie skakać? Zdecydowanie tutaj trzeba skoczyć. Tylko w które miejsce to trzeba skoczyć? Widzicie? Tak, tutaj trzeba skakać na 100%. Chyba stąd trzeba skakać. Chyba stamtąd. Chyba już wiem, o co chodzi. Tak, zdecydowanie wiem, o co chodzi. To jest proste. To jest trudny labirynt z tych zagadek. Nie, to jest trudne, naprawdę. Ale spoko, dam sobie z tym radę, ponieważ tak, o to właśnie chodzi. Oh yeah! Przygrzmociłem pięknie. Alfa. Propulsion Alfa. Oj, to będą te żele, ale fajnie. Come on. Dawaj mi tu żel.
Żel alfa. Inaczej zwany niebieski. Aha. Ale gdzie ten żel i w ogóle, którędy mam się udać? Wyszedłem stąd, prawda? No to... iść mogę tylko i chyba wyłącznie... Nie no, tutaj mam drzwi i... jeszcze gdzieś mam to rzucić. Mogę tam na przykład iść, o. No i dobra. I teraz mogę tutaj iść. No i tędy. Jest okej na razie. Tylko to jest takie poniszczone strasznie i słabo to ogarniam, ale no. They say great science is built on the shoulders of giants. Not here. At Aperture we do all our science from scratch. No handholding. Dobra. Musiałem na chwilę odejść od kompa, ale to było dosłownie chwilę, bo mi ktoś wszedł do pokoju, ale no. Zdarzy się. Wejść do windy czy nie wejść? To jest teraz pytanie. Nie, stamtąd już skakałem. Dobra, to nie. Wchodzimy do windy. Tak bym się wrócił teraz. Teraz będzie na pewno ten żel. Będzie żel. Ja chcę żele. Żel, żel, dawaj żel. I wypuść mnie z tej windy, wow! Wiedziałem, żel jest! Niebieską farbę. Widzicie? Wow, jump, jump, jump jeszcze raz. Tak działa żel, niebieski żel. I co teraz mogę zrobić? To wydaje się łatwe. Jakie guziki były za dawnych czasów. Takie stare i w ogóle. Cube by się przydał, wiecie co? No, ja lubię cuby. Dawać mi tu cuba. Skoro takie były guziki, to ciekawe jakie były cuby i chyba nie będę miał cuba. Tam jest guzik. Boom. Lecimy po cuba. Jaki cube? No ja nie mogę. Jaki cube? No nie, to jest gorsze niż klocki w Minecrafcie. I boom. The lab boys just informed me that I should not have mentioned the control group. They're telling me I ought to stop making these pre-recorded messages. That gave me an idea. Make more pre-recorded messages. I pay the bills here, I can talk about the control group all damn day. Okay. Trzeba tu gdzieś portalować. Tylko gdzie? Gdzie bym użył portalu? Nie, stąd chyba przyszedłem. Kurczę, nie pamiętam. Jak niedobrze. Tak, stamtąd przyszedłem. Gdzieś tu gdzieś musi być. Coś do portalu założenia. O, tam jest. Nice.
Tu jest jakieś biuro, ale komputery. Tak kiedyś wyglądały laptopy. Ooo, nice. Aperture Science aż takie stare? Nie przypuszczałbym. O, jesteśmy w kolejnym pomieszczeniu. No, dobra. Znowu byłby mi potrzebny kochany cube. O. I want cube. Perfect. Nie. Głupi błąd, a tyle kosztuje. Teraz albo nigdy, nigdy. Kurde, jeszcze raz zrobimy replay. Teraz wezmę tego cuba. Piękne cuby, wow. No, i to już będzie koniec tego testu. Wiecie co, ja tutaj zakończę ten odcinek, nie mam sensu iść dalej. Ja nie mam sensu iść dalej. Po prostu tutaj wolałbym to zakończyć. Więc widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć, pa pa.